Dzień dobry, jak u nas nowa moda. Chodzenie z jedną rączką na wierzchu. Słyszę, że brakuje nasion, także wciskam sobie stop. I muszę jeszcze dosypać. A teraz dziewczynki same zrobią zupkę. I będzie to zupka z kalafiora, taka fajna, żółciutka, ponieważ im bardzo ostatnio smakowała. Także pokroimy sobie kalafior, pokroimy sobie pora, a w zasadzie to dzisiaj jest zadanie dziewczyn. Dodamy jakieś przyprawy i oczywiście ugotujemy tą zupkę w garnku elektrycznym. Co to za mina, Wandzia? Coraz kminiasz? Mina taty. Czoło masz po tacie, Wandzia. Popatrz, odrywisz sobie tutaj takie... O! I możesz porwać to sobie na kawałeczki, jak chcesz to pociąć. Wiesz, o coś takiego odcinać, dobrze? Będziesz to odcinać, a resztę wrzucaj do garnuszka, okej? Okay? Wandziu, kto ci pozwolił wejść na stół? Zejdź. Wanda! Wanda! Wandzia! Wandzia! No, i teraz będzie walka. Smaczne? Smaczne? Tak? Co? Nawet jak ukroisz duże kawałki, to w tym garnku to po prostu będzie wszystko bardzo, bardzo dobrze ugotowane. Nawet jak będą duże kawałki, nie muszą być wcale małe, wiesz? Ale ja wolę małe. No to kruj. Takie jakie zrobisz, takie będą. Jeżeli kroisz bardzo małe, no to zrobi nam się zupa krem po prostu. Ja bardzo małe zrobię. To takie będą. Marek lubi bardzo nagrywać. Lubię. A ty dlaczego lubisz? Bo ty też lubisz. Dlaczego lubisz? Lubię. No to ja mam tak samo, to lubię. A można to jeść? Mhm. Ale bez usmażenia? Mhm. A teraz pokażę wam coś ciekawego, proszę bardzo. Tutaj jest Filemon. Filemon! Tutaj jestem, halo. Dzień dobry. Filemon prosi, żeby go wpuścić do domu. Do domu chcesz? Filemon? Na domu? Filemon. No cześć! Cześć moi drodzy, jeszcze z wami się oficjalnie nie witałam. Mamy dzisiaj wspaniały, ciepły dzień słoneczny, który zaczynamy od przygotowania jedzenia. Przygotowujemy dzisiaj zupę kalafiorową, to jest ulubiona zupa honoratki. Niestety nie mamy już mrożonego koperku, ale to nic, ponieważ poprzednio zrobiłam z mrożonym koperkiem i honoratka potrafiła zjeść 3 miski na raz. Myślę, że dzisiejsza zupa nie będzie gorsza. Honoratka! I co? Zabieramy się do gotowania, a jak już tą zupę ugotujemy, wychodzimy na dół, dalej do naszych grządek podwyższonych. Gwiazda! O, jeszcze jedna gwiazda też chce być nagrana. Honoratka i Wandzia to są kopie. Nie, nie, jeżeli jeszcze tu jesteś, oglądasz i ci się spodobało, miło mi będzie, gdy zasubskrybujesz kanał.
A jeszcze zanim przejdziemy do pracy w ogrodzie, wróćmy do kuchni. Jadą w saniach pany, ich janosiki, hej, jadą w saniach pany, przy nich janosiki. A co to jest za psanka? Do zupy dodam jeszcze 3 ziemniaczki, kilka marchewek, przyprawy i będę mogła już ją stawiać. Dołożyłam jeszcze lnu do prasy do oleju i teraz dzisiaj tłoczę olej z brązowego lnu, a z tych wytłok postaram się zrobić takie słodkie chlebki z daktylami wysuszone w dehydratorze, także jestem bardzo ciekawa, co mi wyjdzie. Wycięłam pnącza i już sama nie wiem, co to jest. Czy to jest winogron, czy coś innego. Robię tutaj miejsce przy płocie, ponieważ tutaj będą rosnąć dynie. Także muszę tutaj wzdłuż płotu położyć dekturę, na wierzch troszeczkę obornika, a następnie położę ziemię. A na te patyki mam ciekawe przeznaczenie. Zrobimy sobie z tych patyków płotki wokół grządek podwyższonych, aby nie osypywała się ziemia. Myślę, że bez tych płotków też by było ok, ale zobaczyłam wczoraj taką fajną inspirację na internecie i bardzo chciałabym ją odtworzyć u siebie w ogrodzie. Przyniosłam kamień, przyniosłam patyki i takie 3 patyczki powbijam sobie na każdej jednej długości. 3 lub 4. Zobaczymy, jak mi będzie wygodniej. To sobie użyję do tego, aby zrobić dziurę, ponieważ jest to bardzo fajna końcówka i będzie łatwo mi wbijać w ziemię. Teraz mam gotową dziurę na patyk. I dodatkowo mogę sobie jeszcze wbić go głębiej. Duże te patyki, wiesz, honoratka, te takie małe, do niczego, o, popatrz, taki długi, to się trzyma, o, świetnie, a te króciutkie, to się nie trzymają, także potrzebujemy same duże patyki. Chodzę i dumam. I stwierdzam, że nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Ten płotek na tej inspiracji w internecie wyglądał fajnie. Widziałam też takie płotki na żywo niejednokrotnie i wyglądają fajnie. Ale czy ten płotek tutaj, w miejscu, które nie jest moim miejscem docelowym, czy warto spędzać aż tyle czasu, aby go stworzyć? To jest dobre pytanie. Myślę, że nie zmarnowałam dnia, nie powiem, że zmarnowałam dzień, bo nauczyłam się na własnych błędach. Chciałam, żebyście mieli na uwadze właśnie to, że ja się cieszę po prostu życiem. I jak coś mi nie wyjdzie, to mówi się trudno i idzie się dalej.
Obok domu mamy taki maleńki strumyczek. I dziewczynki się tutaj bawią i cały czas powiększamy im miejsce, gdzie mogą chodzić. Dokładamy kamyki. Mam jeszcze kilka takich dużych kamyków, będę musiała przynieść. A ja bym mogła w zasadzie wejść do wody. O. Nie jest głęboko. Chciałam nawiązać do tego, o czym mówiłam wcześniej. Czasami dostawałam komentarze, tobie się cały czas coś nie udaje, nic nie potrafisz zrobić. I wiecie co? Dzisiaj, wszędzie, w całych social mediach, w większości są pokazywane tylko superlatywy. Pokazujemy tylko to, co nam się udaje, bo jesteśmy z siebie dumni, a te rzeczy, które nam nie wychodzą, tego nie pokazujemy, bo się wstydzimy, bo nie chcemy wysyłać w etę negatywnej energii, ale przez to niestety wiele ludzi ma złe samopoczucie, czuje się po prostu źle. Ja nieraz jak włączałam Instagram, czułam się po prostu źle. Powiedziałam, jak wszyscy pięknie ogarniają, mają perfekcyjne, czyste mieszkania i tak dalej. Wszystko tym ludziom, których obserwowałam, się układało, wszystko było perfekcyjnie. Jest taka jedna dziewczyna, którą obserwuję z mojego rodzinnego miasta. Wszystko ma po prostu perfekcyjne. Tak perfekcyjnie wygląda jej życie na Instagramie. Na jednym story powiedziała, że kurczę, wiecie co, ale to tak wcale nie jest, bo wy myślicie tylko, że u mnie tak jest perfekcyjnie, a nie jest, bo ja się tymi złymi rzeczami nie dzielę. I przez to stworzyła taką iluzję i ogólnie tworzymy taką iluzję, nie tylko w internecie, ale też na żywo, tak mi się wydaje. Tworzymy iluzję, że wszystko jest w porządku. Tak naprawdę tak nie jest. Więc dlatego ja wam pokazuję ten film. Chciałam coś zrobić i mi nie wyszło. Spędziłam na to cały dzień i tak naprawdę mogłabym tutaj tego nie pokazywać. Mogłabym tylko pokazywać same super rzeczy, żeby w waszych oczach być perfekcyjną panią domu, być perfekcyjną ogrodniczką. Tak naprawdę mogłabym czytać z kartki, co to jest permakultura. Mogłabym czytać z kartki na wiele tematów i wy nawet byście nie wiedzieli o tym, że ja czytam z kartki. No można stworzyć iluzję. Taka jest prawda, że można stworzyć iluzję. Ale ja jej tworzyć nie chcę. Ja chcę wam pokazać prawdziwe życie. Prawdziwe życie. Bo tak mało tego prawdziwego życia i szczerości w internecie. O, dziękuję. Dobrze się bawicie? Mhm. Dobra. Bawcie się jeszcze, póki Wandzia śpi, dobrze? Kysia cię woła. Idę Kysia! Więc... chcę się z wami dzielić tym moim życiem, aby wesprzeć was na duchu. Pod ostatnim filmem to wy mnie wsparliście i bardzo wam za to dziękuję, ponieważ czasem potrzebuję takiego wsparcia. Czasem potrzebuję wsparcia. Jestem nawet chyba udowodnione naukowo gdzieś, że te negatywne rzeczy mocniej do nas trafiają niż te pozytywne. Na przykład jak mam na 100 komentarzy jeden komentarz negatywny, to on do mnie bardzo mocno trafi. I ostatnio te negatywne rzeczy mną zawładnęły, bo było mi przykro, nie chciałam nagrywać już, uważałam, że to jest bez sensu i tak dalej. Miałam taką chwilę słabości, ale już tej chwili słabości się pozbyłam. Dzięki wam i też dzięki sobie, bo wierzę w to, co robię. Wierzę w to, że jest
potrzebny ktoś, kto powie Wam, że jeżeli nie ogarniasz, to też jest okej. Wandzia śpi już 3 godziny, także zaraz ją będę budzić. A tutaj, jak widzicie, jest przyszykowany płotek. I na całym tym płotku będą piąć się i rosnąć dynie. I też pokażę Wam zdjęcie z inspiracji. Tutaj już z jednej strony przyszykowałam kartony, obornik, na wierzch będzie ziemia. I tutaj również będą kartony i obornik. Tylko czekam na kartony, bo zamówiłam kilka paczek, czekam aż mi przyjdą. Odklejam taśmę, powykładam tutaj kartony i położę obornik, na wierzch będzie szła ziemia. Tutaj jest pień, ale myślę, że ten pień nie przeszkadza. To dużo będę musiała wyciąć i słuchajcie, tutaj mam coś takiego i będę musiała to jakoś zakryć, bo te pnącza cały czas rosną. Ja je co roku ścinam do zera i one rosną ogromnie. Chciałam Wam pokazać, jakie dżemy zamówiłam. Dzisiaj mi przyszły. Już je kiedyś jadłam. Są to dżemy z ksylitolem, bez dodatku cukru. Skład jest naprawdę bardzo dobry, tylko jak się troszeczkę za dużo zje tego dżemu, no to jest niestety rozwolnienie przez właśnie ilość tego ksylitolu, bo ten dżem naprawdę jest słodki, tak jakby byłby z cukrem, a sam ksylitol w sobie aż taki słodki nie jest, także jest go naprawdę bardzo dużo dodane. Zrobiłam, jak możecie zobaczyć, serniczek. I na ten serniczek jest przepis w zakładce społeczność. Tam na pewno znajdziecie sernik jagielnik. Ostatnio robiłam go bez użycia żadnej mąki i wyszedł. Dzisiaj natomiast dodałam odrobinę mąki z ciecierzycy. A czy ja powiedziałam, po co zamówiłam ten dżem? Nie powiedziałam. Ten dżem zamówiłam, bo Kysia ma urodziny niedługo i będę robić jej to. Słucham. Co? Co? Co jeszcze? Masz. I będę robić jej to, dlatego zamówiłam ten dżem. Coś tutaj mi się jeszcze gdzieś przykleiło, nie mogę otworzyć. O co to chodzi? O co chodzi? O, dobra, jest otworzone. Jest serniczek. Jeszcze nie jest do końca taki, jaki powinien być. Myślę, że dopiero jutro rano poprze. Język mi się plącze, bo byłam cały dzień na dworze i pracowałam, także plączy mi się język, bardzo Was przepraszam. Po nocy spędzonej w lodówce ten serniczek dopiero będzie taki, jaki powinien być. I tak, jak możecie zobaczyć. Nie wiem, czy widać. Przepraszam, tutaj już wszystko ustawiam. Mówię jak... O. Dobra, jest ostrość ustawiona. Tak wygląda ten serniczek z kaszy jaglanej. Jest naprawdę bardzo dobry. O. I będę ten serniczek teraz nam podawać, tam dziewczynkom. Sama zjem i zjemy sobie właśnie z odrobiną tego dżemu. Okay. Mam już dżemik. To jest taka trochę galaretka, więc dziewczynkom powiem, że jest ciasteczko z galaretką. I to ciasteczko przygotowałam dzisiaj rano, bardzo szybko. I dzisiaj gotowałam kaszę jaglaną przy pomocy właśnie garnka. I nic się nie przypaliło, ugotowała się idealnie. Gotowanie w garnku, nawet możecie sobie przeczytać w tym poście, gdzie jest przepis na ten sernik. Gotowanie w zwykłym garnku to jest jakaś masakra. A tutaj w tym garnku nic się nie przypaliło, wszystko ugotowało się idealnie. Proszę bardzo, serniczek.